Siemanko, ja jestem Hubert i witam Was na Zdrowym Zoncie. Dzisiaj, tak jak obiecywałem w ostatnim odcinku, wybieramy się na Sokolice. Nasza baza startowa to jest Villa Hasaba w Krościenku nad Dunajcem. Spacer według mapy Google ma zająć około 50 minut tutaj bezpośrednio z Villi Hasaba przy ulicy Świętej Kingi. Natomiast jest zima i zrobimy sobie ten szczyt zimą. Zobaczymy, jak to czasowo wyjdzie, ponieważ wydolnościowo jesteśmy trochę słabi i warunki na szlaku mogą zweryfikować naszą chęć podejścia. Także mam nadzieję, że to się uda. Trzymajcie z nas kciuki, więc dajcie łapkę w górę przy okazji. Subskrybujcie kanał, żeby zobaczyć więcej naszych wojaży i zapraszam na tą wędrówkę. A my dosłownie po 2 minutkach spaceru dochodzimy tutaj do parkingu pod wejściem na szlak. Szlak na Sokolice, gdzie właśnie się wybieramy, która znajduje się gdzieś tam za tą górką jeszcze kawałek, także w tamtym kierunku zmierzamy, będziemy tą górkę, którą tutaj widać, okrążać. Po króciutkiej wędrówce naszym oczom ukazuje się oczywiście rzeka, bo tutaj szlak już jakby idzie przez chwilę wzdłuż tej doliny rzecznej. I tutaj na tym szlaku co jakiś czas, czego kiedyś nie było, znajdują się takie tablice informacyjne. Podociemne. Ścieżka historyczna, dawną drogą szczawnicką. Coś takiego tutaj znajduje. Kaczuchy sobie pływają, a my idziemy dalej. Ta budka informuje nas o kaplicy Świętej Kingi, która znajduje się już po drugiej stronie, zaraz naprzeciwko. Po chwili na szlaku docieramy do zakrętu Dunajca, który tam dookoła będzie płynął z tamtej strony, a my tędy, idąc w górę, będziemy na szczycie Sokolicy patrzeć w dół na tą piękną, cudowną rzekę. Także mam nadzieję, że pogoda nam pozwoli na to, żeby te widoki były fantastyczne i wspaniałe. Jeżeli chodzi o samo Krościenko, to taką zimową porą może to być super bazą wypadową, ponieważ Krościenko leży tuż obok Szczawnicy, do której z buta można sobie dojść. I tutaj widać w Szczawnicy ten stok narciarski, który jest tutaj dosyć popularną atrakcją, więc jako baza wypadowa Krościenko i Villa Hasaba jak najbardziej spoko. Naprawdę malowniczy krajobraz. Prowadzi nas zielony szlak i cały czas idziemy sobie wzdłuż rzeczki. Na szlaku nie jesteśmy sami. Ktoś zakłada kolce na buty. Masakra. I zaczynamy, kochani. Zaczynamy podejście. Tak jak widzieliście na znaku, 45 minut pokazywał. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało tak naprawdę czasowo. O, Zuzia mówi, że trzeba to przemnożyć przez 2. Taki plus, że padał sobie śnieg wczoraj i trochę w nocy. Dzięki temu jest taka mokra pokrywa tutaj na tym szlaku. A nie sam lód po roztopach i tak dalej, więc mamy nadzieję, że uda nam się tutaj podejść. Pomogłoby być trochę bardziej ślisko, a tak to po tym mokrym śniegu tak wbijamy się i idziemy, albo nie idziemy. Stop. Jak widzieliście przed chwilą, jednak kurczę, jest ślisko i musimy na siebie uważać. Spojrzałem sobie teraz na zegarek, jest 11:20 w momencie, kiedy zaczynamy. No i w montażu sobie podliczę ten czas, a my teraz ostrożnie będziemy się pieli w górę. Thank you.
tak po 5 minutach ukazuje nam się jakaś leśniczówka czy coś. No bo chyba nikt tak nie mieszka sobie na górce, ale jakby mieszkał, no to widok ma pierwszorzędny. Bezpośrednio za tą chatką zaczęły się poręcze, z których sobie skorzystamy. Albo się sturlamy. Albo turlaczka na dół. To jaką wspaniałą mają atrakcję młodzieży. Ekstra. Powiem wam szczerze, że nie wpadłbym na taki genialny pomysł, żeby zabrać dzieciaki z dubslidem na taki szczyt i sobie nagrodą dla tych dzieci jest zjazd z tej góry. Przecież to jest niesamowity pomysł na to, żeby rodochę dzieciakom sprawić. Normalnie kradnę ten pomysł i na pewno w przyszłości, jak tylko będę miał jakieś swoje dzieciaszki, to właśnie w ten sposób będę je zimą targał w te góry, żeby miały sobie możliwość zjazdu. Zuzka też by chętnie zjechała. A barierki co jakiś czas są i co jakiś czas tak jak tam nie ma. I miejscóweczkę do odpoczynku, proszę bardzo. Mamy baterię jak Stachurski. No my już coraz bliżej szczytu. Troszkę się zmęczyliśmy, mieliśmy mały kryzys wydolnościowy, no ale tak to czasem bywa. Ostatnie podejścia przed nami, przed chwilą. O, tutaj jest Zuzanka. Przed chwilą mijał nas chłopak, który dosłownie przed chwilą wchodził na górę, więc skoro on już zdążył zejść, to i my za chwilę będziemy na szczycie. Tak mi się wydaje. Generalnie tak, Sokolica bierze swą nazwę stąd, iż kiedyś tutaj gniazdowały sokoły właśnie sobie w tych skałach, które niedługo tutaj zobaczycie, które będę chciał wam pokazać. Nie wiem, czy dzisiaj te sokoły jeszcze tutaj gdzieś sobie urzędują, ale nazwa właśnie stąd się bierze. Kolejna sprawa jest taka, że jest to szczyt Pienin o wysokości 747 metrów nad poziomem morza, bo nie wiem, czy wam to już mówiłem, więc się powtórzę ewentualnie. Nie jest to wysoka górka, ale takie warunki mocno, naprawdę mocno śliskie i prawdziwie zimowe. O, właśnie, prawie że w miejscu szedłem. Także bez odpowiedniego sprzętu, tak jak my, tacy amatorszczyna, bym powiedział. Amatorszczyna ma trochę trudniej, nie? Bo jakbyś sobie jakieś raki założył albo coś, to na pewno będzie prościej. No, tam się nieśmiało słoneczko przebija. Więc już myślę, że jesteśmy blisko. Zuzanna tak pędzi teraz po tym kryzysie, że nie mogę jej dogonić. Masakra. No. O, jakiś widoczek nam się tutaj wyłania piękny. Za pleckami. I dochodzimy tutaj do wypłaszczenia terenu. Co my tu mamy na tych znakach? O, i tak, jesteśmy na przełęczy Sosnów. Wysokość 655, do Sokolicy jeszcze kawałek i w prawo mamy rozejście na trzy korony. I tak, Sokolica obok właśnie trzech koron. Może mi się uda takie zdjęcie wrzucić, jakieś ładne tych trzech szczytów. Takich przy sobie, które właśnie formują się w koronę. Jest to jeden z najczęstszych kierunków takich tutaj turystycznych, górskich właśnie w tym regionie. Sokolica i Trzy Korony to są najczęściej podbijane szczyty. I tak, tutaj do zejścia na Krośnienko mamy godzinkę, jak widać na Sokolica jeszcze chwila. I ja to sobie zweryfikuję. Podjęliśmy taką decyzję, że Zuzia sobie tutaj zostanie i odpocznie. No bo no niestety ze względów zdrowotnych nie da rady dalej iść. Lepiej, żeby sobie odpoczęła, bo byłoby to może niebezpieczne dla jej zdrówka. Więc ja pędzę na górę i pokażę wam, jak to wygląda.
Dajcie łapkę w górę dla Zuzanki. Tutaj doszła normalnie jak szalona, jak kozica. Z połamanymi nogami. No to lecimy. Dobra, to ja zagęszczam ruchy trochę. I tutaj już zaczął się niebieski szlak. Zielony jest w stronę Grościenka, a niebieski sobie idzie tędy. Tędy między Sokolicą a Trzema Koronami. A ja ruszam. To już niedaleko, tylko tak bardziej stromo będzie, dlatego te 15 minut pokazują. Po chwili dochodzimy do budki, w której wypadałoby kupić jakiś bilet. I jeszcze 5 minut. Dotarłem. Ostatnie podejście mocno wymagające. Także Zuzia naprawdę mogłaby nie dać rady. I patrzcie na to. Właśnie po co się tutaj wchodzi. Panorama Tat. Trochę ludzi jeszcze jest. I tutaj ta słynna sosna. Tam w dole widać ludzi. To ostatnie podejście. Jest naprawdę mocno wymagające. Także tak, szczyt podbity, ja zmierzam już do Zuzanki. No parę osób tam na górze się spotkało, no jednak widok jest przepiękny, pogoda dopisała. Jeszcze za chwilę opowiem wam historię tej sosny, którą zaraz zobaczycie na ekranie. Na dół to się biegnie. O, kto tam jest? To jest Zuzanka. Kurczę, szkoda, że to podejście jednak zimowe jest dużo mocniejsze niż letnie, dużo trudniejsze i niestety te widoki zarazem z wami będzie oglądać na filmie i będzie łapki w górę dawać, tak jak wy, ze swojego konta.
lecimy. Przekłamują te znaki trochę. Tak? Tak jak tutaj jest znak 15 minut, to dosłownie 3 minuty dalej jest kolejny znak 5 minut. Aha. I ostatnie podejście jest takie bardzo strome, które faktycznie 5 minut może i zajęło, ale dlatego, że jest tak ślizgo. Ślisko. Ślisko. Przez K? Przez sy. No, ślisko. No a nie tak. Ślizgo? Nie. Jak ślizgawka? Nie, ślisko. Nieważne. Na górze to podejście takie dosyć strome, śliskie i dlatego tam są takie poręcze, które no chyba zdążyłem tutaj nagrać, ale nie mogłem tego nagrywać, bo musiałem się dwoma rękami trzymać po prostu tych barierek, żeby się nie wykoleić i nie zjechać na dupce. Czy Zuzia już się dobrze czuje? Tak. Odpoczęłaś? Minęło mnie milion ludzi przez ten czas i czułam się loser. Oj nie. Żaden luzek. Tutaj też piękny widoczek miałaś. Tak. Dosłownie 3 minuty dalej trochę widać Tatry. W ogóle Tatry widać, no. Tak. Ale to ten. Idziemy na dół. Tam była budka jakby do kupienia biletu do tego Pienińskiego Parku Narodowego, ale no nikogo nie było, komu można by zapłacić, więc pewnie zimą to jakby poza sezonem tym letnim nie biorą opłaty, nie pobierają. Dobra, woda życia doda. Chociaż tu na miejscu powinniśmy pić Kingę Pienińską. Ale takiej nie mamy. No, także jak już serducha się uspokoiły trochę, idziemy sobie w dół pomału, to powiem wam historię tej sosny. Kwestia jest taka, że kiedyś ktoś wszedł na szczyt i miał po prostu jakieś załamanie zdrowotne, nie dał rady zejść i musiało pogotowie śmigłowcem frunąć, po prostu lecieć z ratunkiem dla tej osoby. I ta sosna była dużo większa i została po prostu przez ten helikopter przycięta. Także śmigłem dostała i sobie teraz taka malutka wystaje z tej skały. I taka oto historia. Jak widzicie, dzielnie zmierzamy w dół. Powiem szczerze, że bez raków jest taka ślizgawica idąc w dół, że masakra. Pod górę się dużo prościej szło niż się schodzi. To taka ciekawostka. Tego się nie spodziewałem, bo tak szczerze przypuszczałem, że będziemy sobie elegancko lecieli w dół, a tu kurde, takie zaskoczenie. Tak czy siak, dzięki za to, że byliście na tym filmie. Mam nadzieję, że tak zobrazowałem wam, jak wygląda ten szlak i jakie są piękne widoki na górze, żebyście wiedzieli, czy warto, czy nie warto iść. Ja uważam, że bardzo warto. Także zostawcie suba, żeby być ze wszystkim na bieżąco na tym kanale, a na pewno takie wyprawy górskie będą się tutaj co jakiś czas pojawiały. Nie wiem, czy... no ślisko jest. Nie wiem, czy z tego wyjazdu jeszcze jakiś szczyt zdobędziemy, w sensie, bo musiałbym iść na niego sam. Dzisiaj właśnie o tym się przekonaliśmy, że niestety szczytowanie musiałem sobie zostawić dla siebie. Zuzanka nie podołała, ale to oczywiście nie jest jej wina, także dajcie jeszcze raz łapkę w górę, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście i do zobaczenia na kolejnym filmie. Hej! I ostatnie sprawy techniczne. Doszliśmy na dół. Hurra, hip hip hurra, hurra. Generalnie tak, no 45 minut jest tutaj na znaku, na Sokolice. 45 minut pokazuje znak. Mi wejście zajęło około 55 minut. Z delikatną przerwą i rozkminką, czy idziemy razem dalej, czy będę wbijał sam. Więc tak to wygląda.